Dobra, zebrałeś, ale niestety musiałem zjechać. Aha, to nieźle. Wziąłem srebrny pilot, ale tak czy siak zjechałem w dół, bo nie mogłem się utrzymać. Naprawdę, Gex, serio. No, tak to się, kurczę, pieczone robi. I ta sekcja chyba zwiastuje nam, że jesteśmy blisko końca, tak mi się przynajmniej wydaje, bo o ile dobrze pamiętam scenerię, to tu, po tej sekcji będzie wielki finał. I kurde, dużo mamy tych tutaj itemków. Ładnie. Czyli w sumie jakby nie udało mi się tam zebrać, no to zawsze bym mógł tutaj pójść. To tutaj na bank bym miał już na srebrny pilot. A, to jest to, Jezu, ja za dzieciaka tego bardzo nie lubiłem. Ja zaraz wam pokażę, o co z tym chodzi. To jest dosyć taka ciekawa sekcja, ponieważ tutaj musimy... A, dostań się najpierw tam, okej? Więc wracając, to jest dosyć interesująca sekcja, dlatego że musimy robić coś takiego, żeby Gexem odbijać właśnie w odpowiedni sposób, by dostać się na ten koniec. Ja za dzieciaka się z tą sekcją tak męczyłem, mając 5-6 lat, że to była masakra. Zresztą jak robiłem swój let's play w 2015 roku, to wcale lepiej nie było. No a tutaj trzeba naprawdę idealnie wręcz to ogarnąć, tak jak to zrobiłem na samym początku. O, dobrze. Chociaż taki sposób doskoczyłem. Uratowałem jakoś swój honor, jakkolwiek to brzmi. I dobra, tu mamy już ostatnią sekcję, pamiętam to, bo mamy tutaj kurde mechanicznego psa. Znaczy, mechanicznego psa, bardziej bym powiedział mechanicznego robota, ale jakbym mały jakoś nazywałem to mechanicznym psem, bo może on się tak poruszał jak taki mechaniczny pies, nie wiem. Nie wiem, co autor miał wtedy na myśli, powiem wam szczerze. I to jest typowe, niejednokrotnie tak robiłem i niejednokrotnie tak się działo u mnie. Perfekt! Udało się! Ładnie! O to chodziło! To mi się podoba! O to chodzi! Jak to klasyk mówił. Mamy kolejne dwa srebrne piloty i to będzie 10 czerwony, o ile dobrze pamiętam. 10 czerwony, 8 srebrnych i 1 złoty! Zobaczmy, ile będziemy mieli procent gry już za sobą. ...24. Ładnie. To teraz Circuit Central i to będzie ta misja numer 1, którą już na początku robiliśmy. A mianowicie to będzie, no, to już znamy. Shut down all the garbage mashers on the detention level. Tak więc myślę, że nie ma co pokazywać, ja po prostu polecę do tego miejsca. I spotkamy się na samym końcu, ponieważ wyznacie tę sekcję, dlatego że jak na początku tam szliśmy, to byliśmy bardzo blisko ukończenia tej sekcji zresztą. Tak więc lecę przed siebie i widzimy się na samym jutrzejszym końcu. No, jesteśmy z powrotem. Teraz lecimy już tylko i wyłącznie na samą górę, tak więc speedrunem do góry, jak to się mówi. Patrzcie na to, kurczę, jak nam idzie pięknie.
Pyk, 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 ładnie, pięknie, zajebiście. I tu nas jeszcze nie było. There's plenty more where this came from, baby. Looper, get him on, baby. It's tail time. Elegancko, o to chodziło. W taki oto sposób mamy już Circuit Central zrobione na 100%. I 11 czerwonych pilotów mamy obecnie. I 8 srebrnych, więc teraz tak, nie pozostaje nam nic innego, jak zaliczyć sobie... Co nam jeszcze w ogóle zostało? Tu mamy zrobione... Moshu Purk mamy, konfrontację z Moshu Purkiem. I... Znaczy nie Purkiem, tylko Porkiem. I Kung Fu Theater. Okej, okay, no to lecimy. To jest między innymi Kung Fu Ville, tylko że w wersji 3D. Zresztą, sami sobie zobaczcie. Ciekawostka do poziomu Mao Tse-tungu. Nazwa poziomu nawiązuje do Mao Zedonga, byłego przewodniczącego Chin, którego imię często romanizowano jako Mao Tse-tung. I'll beat this level, but in an hour I'll be hungry for another. Bardzo szanuję tutaj soundtrack, jak i w ogóle grafikę, bo to jest naprawdę bardzo ładnie zremasterowana wersja Kung Fu Ville, tylko że w wersji 3D. I to się szanuje, że twórcy są w stanie przebić graficznie i soundtrackowo swoje dzieło z poprzedniej gry, no nie? To mi się bardzo podoba i za to naprawdę ogromny szacun dla twórców. I w dobrą teraz część poziomu żeśmy poszli, ponieważ tutaj będziemy szli do ukrytego srebrnego pilocika. Tak to było tutaj chyba, nie? Dobrze chyba zapamiętałem. O, i przy okazji tutaj mamy naszych ulubieńców, czyli ninja. Ponieważ tak, głównym wrogiem w tym świecie to będą właśnie takie przygłupy ninja. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten poziom, to bardzo nie lubię soundtracku z wersji Nintendo 64, bo jak wiecie, soundtrack z wersji Nintendo 64 jest odtwarzany przez system, a nie przez... jakby to można powiedzieć, odgłosy, znaczy odgłosy przez instrumenty. Tak więc, no troszeczkę słabo bym mu powiedział. I co tu chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że... coś, co powinienem wspomnieć w pierwszym odcinku. A mianowicie, jak była pierwsza cutscenka, którą zresztą widzieliście, to w wersji na Nintendo 64 ta cutscenka w ogóle nie istnieje. Ponieważ, jak wiemy, no... wersja na Nintendo 64 troszeczkę była gorsza. I co najlepsze, fabuła jest wytłumaczona na zasadzie uderzenia w tą bryłę, gdzie jest znak zapytania. I tam jest między innymi tekst, który wytłumacza ci całą fabułę w świecie Media Dimension. W świecie media, przepraszam. W wymiarze media. Jezus Maria, dlaczego ja to świat media nazywam? W wymiarze media. Tak więc coś takiego nie istnieje w wersji na Nintendo 64 jak cutscenka wytłumaczująca... nie wytłumaczująca, ja nie chcę brzmieć jak Rafatus teraz. Tłumacząca całą jakby fabułę, no nie? Powinienem to wspomnieć na początku, ale przypomniałem sobie dopiero teraz o tym, kiedy skończyłem nagrywki z... no, pierwszej sesji. I przepraszam, tutaj jest srebrny pilot, przypomniałem sobie. Tutaj jest srebrny pilot, do którego się teraz dostaniemy. Dokładnie tak, pamiętam tą sekcję, ponieważ teraz będziemy mieli ładne skakanie zresztą. Tak, będziemy musieli też uderzać w gongi, dlatego że gongi będą nam odblokowywać schody i inne tam platformy, no nie? I słyszałem, kurde, że ninjosy się tu gdzieś kręcą. Nie wiem, czy na dole czasem ich nie ma. Na dole ich nie widzę. Więc teraz się zastanawiacie, gdzie jest pewnie ten srebrny pilot. Otóż,
Moi drodzy, no, ja bym miał wam nie pokazać, gdzie jest srebrny pilot. To jeszcze nie tutaj. To jeszcze nie tutaj. Spokojnie. To też jeszcze nie tutaj. To tutaj. Teraz tylko wystarczy zebrać wszystkie itemki i będziemy mieli drugi srebrny pilot za zebranie wszystkich itemków. Kiedyś jak byłem mały, nie wiedziałem, jak się z tą zbroją walczy, ale teraz jak widzicie już opanowałem tę technikę. Tak więc, co my teraz możemy zrobić? Dostać się na drugą stronę, to jest bardziej niż pewne. I tu mamy przy okazji, poza ninją, którego mogliśmy dostrzec, to mamy przy okazji... Czekajcie, chwilę, zbiorę te yin-yangi. Mamy plakat z Gexem i ninja, który się zablokował ewidentnie, albo nie wiem, coś go przycisnęło. I to prawdopodobnie nie był... A dobra, nie będę tego mówił. I czemu ten... Ej, czemu ten ninja na plecach ma logo OBS-a? Czy ta gra w pewien sposób chciała wypromować program, który później będzie dominował w świecie streamingu i w świecie nagrywania? LOL. Co to tutaj ten znaczek OBS-a robi? Przepraszam bardzo. Na te głowy też radzę uważać, bo one zioną ogniem ogólnie, nie? Tak więc miejcie to na uwadze. I'm the ultimate weapon, baby! Yeah! Elegancko. Lecimy dalej. Checkpointik się przyda. Zawsze w razie co. Jeżeli chodzi o ten świat, to nie pamiętam moich zmagań z tym światem. Chyba co jedynie miałem problem z misją, jeżeli chodzi o walkę z smokiem, z którym będziemy tutaj walczyć, i w ogóle ninja się zbagował i spierdolił gdzieś pod podłogę i nie umożliwił mi zebrania z siebie itemków. Co za kurde chuj wredny, brzydko mówiąc. Naprawdę przepraszam, że czasami używam tych wulgaryzmów, ale no przykro mi, będę się starał ograniczać to. Okej, okay, yin-yangi zdobyte, więc teraz będziemy mogli zebrać jakieś takie dziwne, creepy mordy, nie wiem co to... A, to są maski gejszy w tym momencie. To gejszy będziemy zbierać. O proszę, ale ci ciekawostka teraz poleciała na pełnej. I uwaga na skorpiony. Dobra. Dobrze, że miałem tego komara dodatkowego, bo trochę byłoby słabe, gdybym był bez tego. O, znowu mamy ninja z logiem OBS-a. Gdzie ty spadłeś? Gdzie są itemy twoje? Oddawaj itemy, złodzieju jeden. Gdybym wiedział, że te itemy znikną, to bym w ogóle tam nie spadł. Zacznijmy od tego. I designed this scent with you in mind. 23. No już nam niedużo zostało. Za chwilę będzie nam tylko 25 brakowało tych mord gejszy. No teraz trochę... No teraz troszeczkę mniej niż 25. 32, dobra. Mamy wszystko pod kontrolą. A tu jeszcze na dole są. To już w ogóle powinno się udać nam normalnie srebrny pilot zebrać. Na luzie.
O, jeszcze shurikenem we mnie rzuca. Jeszcze kataną chce mnie pocisnąć, ale coś mu nie pykło. Frajer jeden. O, teraz już przyszli ci gorsi ninja. Ale niestety muszę się z nimi rozprawić. Z całą kurde bandą frajerów. Cała czwórka w pierdziel dostała, bardzo dobrze. O to chodziło. O to chodziło, proszę państwa. I tu będziemy mieli naszego minibossa, z którym trzeba... będzie się potłuc trochę. No dobra, jestem z wami z powrotem w miejscu, gdzie powinienem być od początku tutaj. Ale niestety ten miniboss mi dał popalić. Teraz lecimy z koksem. Naparzamy się, kurde, z tym frajerem, zasranym. Sztuczny smog, kurcze pieczone. To właśnie w kulturze chińskiej bardzo często występowało. Tak od razu napomknę. Uwaga. Dobrze. Został pokonany. Aj, za dzieciaka z tym, kurde, minibosikiem miałem również problemy, powiem wam szczerze, ale... na szczęście obyło się bez większych problemów. A wy? Mieliście problemy też z tym minibossem? Dajcie znać na dole, bo jestem bardzo ciekaw. I teraz mamy tutaj pomnik Geksika. I życie dodatkowo. No i co? No i możemy kończyć w sumie. Możemy kończyć już ten poziom. Elegancko. Dokładnie tak, panie Geks. No, kurcze pieczone, 105! Uuu, 105 kurde mord gejszy żeśmy zebrali, nieźle. Dziesięć srebrnych pilotów, 12 czerwonych. Czyli coś nowego chyba odblokujemy. Skąd ja mogłem to wiedzieć? Kolejny bonus, który na nas tutaj będzie czekał. Ale my póki co się nim nie zajmujemy. Możemy sobie teraz zająć się za tą misyjkę. No, to akurat będzie w miejscu, gdzie pierwotnie mieliśmy iść. I'm looking for a man called Scaramanga. No to jest to miejsce, gdzie myślałem, że tam jest srebrny pilot, tak więc... no właśnie. To chyba tutaj było, co nie? O ile dobrze pamiętam. To jest miejsce, gdzie już byłem. Więc musimy iść tam. O tam. Ej, powiem wam tak szczerze, że zjadłem sobie teraz jakieś sushi albo coś. Tak szczerze, to ten świat zrobił mi trochę smaka na sushi i na jakieś takie nudle pyszne. W sosie teriyaki czy w jakimś innym, kurde, wynalazku. No i lecimy dalej z koksem. Tu mamy następną sekcję, z którą również za dzieciaka miałem delikatny problem. A mianowicie przez ostrza, które tutaj są i przez te mordy, które zieją ogniem. O, dokładnie tak. Teraz uwaga na ostrza. Dokładnie tak, jest gitara. Teraz musimy unicestwić oczywiście ninjosów. Jeszcze to nie jest koniec, to dopiero jest początek. Ninja z logiem OBS-a. Ej, to mnie naprawdę śmieszy, że tutaj ninja ma ten logo OBS-a, nie na swoich plecach. Zabawne to jest całkiem. Ja rozumiem wszystko, ale kurde, żeby Gex reprezentował OBS-a? Lol, naprawdę? Serio?
Chyba że twórcy przewidzieli, że coś takiego jak OBS powstanie w przyszłości, no to wtedy szapoba dla Crystal Dynamics. Naprawdę, szapoba, że oni przewidzieli, że coś takiego jak OBS będzie istniał w przyszłości. Program, który dosłownie zdominuje scenę zagrajmerską i streamerską. Bo większość, kurde, jak nie wszyscy korzystają z OBS-a w dzisiejszych czasach. Takie programy jak Fraps, Action, czy inne tam, inne programy poszły do lamusa, a teraz się, kurde, korzysta z prawilnego OBS-a, który, no nie do końca zawsze jest prawilny, bo ma swoje wady, wiadomo o co chodzi. I w ogóle bardzo mi się podłoga tutaj podoba, ona jest w takich fajnych różnych kolorkach. Szanuję za coś takiego. Naprawdę, bardzo szanuję za coś takiego. I 74 życia mamy. Kto wie, może w tej serii będziemy mieli 99 żyć. W Geksie jedynce się udało, więc... Geks dwójka... Dasz radę, wierzę w ciebie. Teraz trzeba uważać na te wijące się filary, jak zresztą widzicie. Nie jest to łatwe, bo tutaj naprawdę trzeba skupienie i... No po prostu się skupić, trzeba tutaj naprawdę wymierzyć idealnie wręcz te skoki, no nie? Ale poszło nam bardzo ładnie. Jestem zadowolony osobiście. Elegancko. Bardzo ładnie nam poszło. Jestem dumny. Trzynaście, dziesięć i jeden. Brakuje nam tylko jednego czerwonego pilocika, żeby odblokować zieloną strefę. Tak więc, skoro mamy tutaj wszystko już zrobione, w sumie zróbmy to. jeszcze raz. A, już nic nie powiesz? Nie masz nic mądrego do powiedzenia? Just try the mega res. Okej, okay, a tutaj coś powiesz? You will never defeat the evil Mushu. Nic mądrego. No dobra, no to czas na konfrontację z bossem. I to nie byle jakim bossem, bo to co za chwilę zobaczycie może wyrządzić w waszych mózgach naprawdę trwałe szkody, tak więc bądźcie przygotowani na najgorsze. Jedziemy z Koksem. Come and get them. Tak, moi drodzy, będzie się działo w tym momencie. To już wam mogę teraz zagwarantować. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Ciekawostki do bossa Mosho Pork. Śmiech Mosho Porka jest identyczny do śmiechu, który słyszeliśmy w pierwszej grze w świecie cmentarz. Zdecydowanie większość graczy uważa Porka oraz Morfinę z pierwszej gry za najstraszniejsze postacie z tej serii. Straszniejsze niż sam Res. W wersji na Nintendo 64 leci tutaj soundtrack z poziomu Circuit Central. Mosho Pork jest odpowiedzialny za pomoc Rezowi, by ten mógł w wymiarze media znaleźć swoje legowisko, czyli w nadzwyczajnym świecie otworzył wymiar media, tym samym pokazując jak bardzo jest lojalny dla Reza. Pierwotnie Mosho Pork miał trafić również do trzeciej części i miał znajdować się w poziomie Jaws 1, co na polski oznacza Szczęki 1. W książce Gex mówi, że Mosho Pork mieszka w teatrze Kung Fu. Moi drodzy, ja się trochę z nim jeszcze pokręcę w kółko. Nie będę jeszcze go atakował, ponieważ chcę, żebyście posłuchali trochę tego śmiesznego soundtracku. Ej, to jest fajny soundtrack, co jak co. Ale powiem wam tak, jak zobaczyłem pierwszy raz konfrontację z tym bossem i ogólnie walkę z tym bossem, ja byłem przerażony. Nie samym faktem, że mamy tutaj prosiaka połączonego z krową, i prawdopodobnie on był w brutalny sposób połączony, bo jak widzicie mamy tutaj ślady krwi na podłodze. Ale tu bardziej chodzi o sam fakt, że... ta muzyka, to w ogóle miejsce jest takie creepy bardzo. No nie powiedzcie mi, że nie, że to nie jest creepy, bo to jest fest creepy miejsce. Naprawdę, to jest rzeźnia dosłownie co tutaj jest.
I oczywiście z każdym atakiem, jak słyszycie w tle, muzyka przyspiesza. A ta w ogóle sekcja z Banjo, jeżeli chodzi o ten soundtrack, to kojarzy mi się strasznie z Banjo-Kazooie, no nie? O, próbował mnie złapać, śmieć. Ale cię teraz dojadę, suko. Nie dorwiesz mnie. Jesteś frajer. Frajer pompka. I ja z tym bossem również miałem kiedyś problemy. Chociaż nie. Z braćmi Tiki to miałem problem taki, tak jak już zresztą ostatnio mówiłem w poprzedniej sesji, że ja obrywałem przez ogień, natomiast z tym bossem faktycznie miałem kiedyś problem i nawet zdarzyło mi się zgame overować, tak więc to coś oznacza. No ale dzisiaj jest łatwym bossem bardzo i no, im jest się starszym, tym się lepiej gra, wiadomo o co chodzi. Dobra, zapiszmy sobie, zobaczmy ile będziemy mieli procent gry, już 30% mamy? O kurde! 32, dobra. I czerwona strefa nam się teraz odblokowała, tak więc środek, nie licząc poziomu bonusowego, mamy już zrobione na 100%. Moi drodzy, moi kochani. Więc teraz odblokowała nam się czerwona strefa. A w czerwonej strefie mamy posągi Gexa, jak zresztą widzicie. Tutaj takie kamienne, fajne posągi. Ogólnie ładnie jest ona tutaj ozdobiona, bo tutaj mamy cztery palemki na krzyż oraz po środku taką pochodnię. Tu mamy w zasadzie coś, przez co możemy dostać się na dach tego pomieszczenia, ale na razie nic tutaj nie ma. W zasadzie to tylko mamy dziurawy dach plus jeszcze na dodatek satelitę, którą nawet zniszczyć nie możemy, tak więc rip. I mamy takie poziomy jak Rocket Channel, czyli zupełnie nowy świat, który warto zwiedzić, bo sobie to oczywiście ogarniemy. Mamy drugą wersję Toon TV, czyli naszego ulubionego kreskówkowego świata, oraz zupełnie nowy świat, Prehistoric Channel, a raczej Prehistory Channel, czyli świat prehistoryczny. Ale tymi światami i czerwoną strefą zajmiemy się w następnej sesji. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o poziomach, które dzisiaj robiłem. Czy mieliście z nimi problem za dzieciaka? Czy lubicie te poziomy, czy nie lubicie? Za co je lubicie, za co je nie lubicie? I generalnie, jak wam się podoba, jeżeli nie kojarzycie Gexa, to jak wam się podoba gierka? To by było na tyle. Jeszcze raz, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji tego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomień o odcinkach, to na Instagramie będziecie je mieli. Natomiast na grupie na Facebooku oraz na Discord informuję was o odcinkach, o livestreamach, o tym, co się tam u mnie dzieje i o różnych tam rzeczach, tak więc śmiało zapraszam, bo tam się również ze sobą integrujemy. To by było na tyle, dzięki za uwagę, na razie, trzymajcie się i cześć. I ja to nagrywałem znowu 22 maja, tym razem godzina 16:50. Ładna pogoda za oknem się zrobiła, więc czas skorzystać z tej pogody. Widzimy się, dla mnie to jutro, czyli 23 maja, a dla was, no zobaczycie po dacie przesłania. Na razie i cześć!